Witam serdecznie Państwa. Tak się składa, że no zaproszenie na tą konferencję dostałam już jakiś czas temu i nie mogłam przewidzieć, że za kilka dni będę miała obronę na doktoracie. Dlatego też przepraszam bardzo za jakieś moje drobne niedyspozycje, sięganie do tekstu. Jestem pod dużym wrażeniem poprzednich prelegentów, ale też no, ich doświadczenie jest zdecydowanie też większe w wystąpieniach publicznych. Także dziękuję bardzo za to zaproszenie, za to, że mogłam tu być. No i myślę, że czas zacząć. Do tej pory mówiliśmy o udostępnianiu kultury. Tak ten panel został stworzony, że w zasadzie wszystkie referaty, które były wcześniej, dotyczyły w jakiejś sensie tego udostępniania. A gdy mówimy o różnicach kulturowych, no właśnie, mój referat troszeczkę dlatego się różni. Będę mówić o przepisach prawa autorskiego w krajach muzułmańskich, na przykładzie Iraku i Turcji. Nieco więcej uwagi poświęcę jednak Turcji, ze względu na fakt, że większość tekstów, które udało mi się odnaleźć, po które dzwoniłam zresztą też nawet do ambasady Iraku, to są teksty w języku arabskim. Ja sięgałam po teksty w języku angielskim, no i oczywiście polskim, co jest dla mnie oczywiste, z tych języków korzystam. Języka arabskiego nie znam, dlatego nieco szerzej zajmę się Turcją, ale o Iraku też trochę powiem. Jest to temat nie tyle nawet trudny dla nas, dla badaczy, o ile dla samych muzułmanów. Wielu muzułmanów też nie wie, jak do końca mają traktować właśnie te kwestie związane z prawami autorskimi. Myślę też, że jest to zagadnienie tak szerokie, że te 10 minut nie jestem w stanie powiedzieć wszystkiego, dlatego proszę traktować to jako pewien wstęp do przyszłych badań. Islamskie prawo szariatu generalnie dzieli się według czynności na 5 ogólnych typów. I to są prawa obowiązkowe, zalecane, dozwolone, zalecane przed i zakazane. Większość komentatorów tego prawa stwierdza, iż własność intelektualna, iż to prawo własności intelektualnej znajduje się w gestii rządów poszczególnych państw, a jedynie podlega ogólnym pojęciom spójności z islamskimi nakazami i zakazami. Najogólniej znajduje się to prawo gdzieś pomiędzy tymi prawami dozwolonymi, a zalecanymi. Polityka publiczna w krajach islamskich reguluje wszystkie sfery życia. To znaczy te duchowe, etyczne, moralne, ale także gospodarcze. Naczelną zasadą Koranu jest prowadzenie osoby w taki sposób, aby unikała ona złych zachowań, aby przeszła przez to życie dobrze. Stąd zdarza się, że komentatorzy interpretują wersety Koranu tak, aby nie były one sprzeczne z ogólnie pojętym dobrem publicznym. W Turcji ochrona własności intelektualnej obejmuje patenty, znaki towarowe, zarejestrowane i niezarejestrowane wzory, prawa autorskie, informacje poufne. Kraj ten w 1996 roku ratyfikował traktat Światowej Organizacji Własności Intelektualnej o wykonaniach artystycznych i fonogramach. Mimo to, zdaniem Komisji Europejskiej, w Turcji wciąż mamy do czynienia z różnego typu piractwem, przede wszystkim książkowym oraz w obrębie nośników CD i DVD. Egzekucja prawa własności intelektualnej powierzona jest policji i wyspecjalizowanym sądom kryminalnym orzekającym w zakresie prawa własności intelektualnej. Policja nie posiada jednak uprawnień do interwencji w zakresie naruszeń prawa znaków towarowych.
Turcja jest sygnatariuszem konwencji bermeńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych oraz konwencji rzymskiej o ochronie artystów, wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych. Proszę moment. Prawo autorskie jest chronione, jest prawem chronionym w islamie. Mimo, że muzułmanie uważają, że wszystko pochodzi od Boga, tak więc człowiek nie jest, nie można powiedzieć, człowiek jest stwórcą czegoś, dlatego że wszystko, cokolwiek on stworzył, tak naprawdę jest darem Bożym. Niemniej jednak, tak jak powiedziałam, jest to prawo chronione. Turcja ma następujące akty prawne dotyczące ochrony praw autorskich. To są ustawa o utworach intelektualnych i artystycznych, uwaga, z 1951 roku, teraz zmieniona, ale w powiedzmy niezbyt szerokim zakresie, nowa z 2004 roku, ustawa o ocenie, klasyfikacji i wspieraniu kina oraz szereg przepisów, które właśnie wdrażają te ustawy. Zgodnie z artykułem 1b tureckiej ustawy o utworach intelektualnych i artystycznych, prawo autorskie obejmuje utwory naukowe, w tym także programy komputerowe, literackie, które mogą także zawierać właśnie programy komputerowe, muzyczne, artystyczne i filmowe. A według artykułu 2 przewiduje także prace architektoniczne, urbanistyczne oraz ich modele, a także są chronione prawem autorskim. Tutaj ten czas, jak jest 3 minuty, to znaczy, że mi zostało tylko 3 minuty. Aha, w takim układzie ja może nieco przyspieszę. Ten wstęp jednak chyba miałam za długi. Może zatrzymam się w tym momencie nad dwoma rodzajami praw, o których może być mowa, kiedy mówimy o własności intelektualnej, o tych prawach ekonomicznych i prawach moralnych. W Turcji prawo majątkowe daje autorowi możliwość nanoszenia zmian w utworze, powielania, dystrybucji oraz każdego innego sposobu dysponowania ową pracą. Autor ma prawo podpisać utwór nazwiskiem, chociaż nie zostało to wyraźnie wskazane w tureckiej ustawie. Prawa moralne wynikają także z praw autorskich i są absolutnie niezbywalne i nie da się ich przenieść na kogokolwiek. Prawo szariatu milczy jednak na ten temat. Mimo to ta koncepcja moralna, koncepcja posiadania tych praw autorskich sięga jeszcze właśnie do czasów starożytnych w kulturze Bliskiego Wschodu. Dotyczyła ona dawniej przede wszystkim znaków towarowych, ale także praw autorskich. Przejdę już w takim układzie do samego końca. W zasadzie do Iraku, bo zostało niewiele czasu, o tym krótko. Prawo autorskie w Iraku jest mocno przestarzałe. Nie ma nowej ustawy, jest ustawa regulująca z 1971 roku. Przewiduje ona ochronę praw ekonomicznych osób przez okres 50 lat, od śmierci artysty, twórcy, bądź 50 lat od czasu, kiedy to dzieło zostało stworzone, czyli pierwszy raz opublikowane. Ustawa przyznaje właścicielom praw autorskich ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych, eksploatacją, produkcją, sprzedażą lub importem. Wszelkie naruszenie praw autorskich jest przestępstwem, za które grozi nawet kara więzienia. W przeciwieństwie do przepisów dotyczących wzorów przemysłowych, znaków towarowych i patentów, rejestracja autorstwa w Iraku nie jest jeszcze dokładnie uregulowana, co z jednej strony ułatwia pewne kwestie związane z tą biurokracją,
Z drugiej strony te roszczenia do praw autorskich i tak są respektowane, i tak rozstrzygane są przez odpowiednie sądy. Powiedziałam już, do jakich organizacji należy Turcja. Oczywiście ona należy do kilkunastu, prawie 20 różnych organizacji, które chronią nie tylko własność, nie tylko prawa autorskie, ale także pozostałe elementy ochrony praw własności intelektualnej. Irak, w przeciwieństwie do Turcji, z powodów geopolitycznych, ekonomicznych oraz toczącej się wojny, nie podpisał aż tylu międzynarodowych umów. Jest natomiast sygnatariuszem konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej, członkiem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, a od 2004 roku jest obserwatorem i stara się zostać przyjętym do Światowej Organizacji Handlu. Tak jak już powiedziałam na samym wstępie, te różnice kulturowe mogą nieść wiele ze sobą również rozbieżności w prawie. Jest to szczególnie interesujące w przypadku, kiedy analizujemy kulturę, która jest nam zupełnie obca. Ze względu na szerokość tematu, tak jak zapowiadałam, nie został on wyczerpany. Mam nadzieję jednak, że w przyszłości będą Państwo albo inni badacze sięgali do tego. Ja też nie jestem badaczem ani islamu, a jeśli chodzi o prawa autorskie, zajmuję się tym tylko jako doktorantka, także nie jestem specjalistą w tym zakresie. Mam nadzieję jednak i obiecuję, że będę dalej się wgłębiać w ten temat. Dziękuję Państwu. Dziękuję serdecznie.